Cześć kochani, witajcie w kolejnym filmie na moim kanale, w którym zobaczycie, jak wygląda moja aktualna poranna rutyna w okresie zimowo-świątecznym. Z moją pobudką bywa różnie, ale przeważnie wstaję tak około 8-9. Zakładam moje cieplutkie świąteczne kapcie, które przyznajcie, są przeurocze. Schodzę na dół, bo sypialnię mamy na górze i pierwsze co robię, to włączam świąteczną muzykę albo jakiś świąteczny film, żeby sobie leciał w tle. Dzięki temu od razu z samego rana pozytywnie nastrajam się na cały dzień, także polecam. Tego dnia było pochmurnie za oknem, chociaż pierwszy raz padał tutaj śnieg w Holandii, więc zapaliłam przez to lampki na choince, aby było przytulniej. Następnie, jak widzicie, tanecznym krokiem idę do kuchni, aby przygotować sobie śniadanie, czyli mój ulubiony posiłek w ciągu dnia. Tego dnia akurat postawiłam na placuszki, które uwielbiam. Najczęściej robię sobie owsiankę, bo najszybciej się ją robi, ale jak mam ochotę na bardziej fancy śniadanie, to właśnie stawiam na placki, omleta lub naleśniki. Na początku, o czym nie wspomniałam, a jest to mój codzienny rytuał, ten kto mnie ogląda, ten wie, piję ciepłą wodę z imbirem i cytryną, która pobudza mnie do działania. Otwieram również mój kalendarz adwentowy, a w tym roku postawiłam na taki z herbatą, a nawet nie na jeden, tylko na dwa, więc jedna herbatka dla męża, druga dla mnie, albo mogę sobie wybrać, na którą mam bardziej ochotę. Sięgam oczywiście po świąteczny kubek, które są po prostu moją obsesją. I dodaję do herbaty pokrojoną pomarańczę, cytrynę, goździki oraz dużo miodu. Placki ozdabiam jeszcze bitą śmietaną. Kocham ją, ale też nie przesadzam z ilością. Dodaję mandarynki i oprószyłam jeszcze wszystko cynamonem. Idealne zimowe śniadanko gotowe. Polecam Wam bardzo celebrować poranki. Jeśli nie macie czasu w tygodniu, to w weekendy, bo wtedy dzień jest dużo lepszy. Po jedzeniu lubię sobie dokończyć picie herbaty na kanapie. Nie mamy żywej choinki, która roztacza w domu intensywny zapach. Trochę mi tego brakuje, dlatego zapalam świeczkę, która też przepięknie pachnie i spędzam ten czas na przeglądaniu świątecznych inspiracji na dekoracje, podarki, stylizacje. Daje mi to motywację później do pracy oraz planuję też cały dzień, zawsze sobie zapisuję, co muszę zrobić danego dnia. Jak wiecie, albo i nie wiecie, ja muszę mieć wszystko zaplanowane. Po tym takim czasie dla mnie idę na górę, oczywiście ścielę łóżko. Nie wyobrażam sobie tego nie zrobić, zwłaszcza kiedy teraz wszystko w domu jest świątecznie udekorowane. Zresztą, jeśli regularnie mnie oglądacie, to na pewno to wiecie. Po czym idę w kierunku łazienki, żeby się trochę ogarnąć. Czasem biorę prysznic, czasem nie, to zależy, ale w TK Maxie ostatnio dorwałam taki fajny komplecik, więc musiałam go użyć. Żel pod prysznic i balsam do ciała pachną obłędnie. Po kąpieli czas na poranną pielęgnację. Wyciągam niezbędne kosmetyki. Najpierw przecieram buzię wacikiem nasączonym tonikiem o zapachu zielonej herbaty. Później, jeśli nie nakładam płatków pod oczy, to smaruję je takim aloesowym, zimnym rollerem. Bardzo jest to przyjemne. I nakładam na koniec nawilżający krem na całą buzię. Zapomniałam nagrać, że myję też zęby, żeby nie było. Myję je.
I w końcu rozplatam też moje włosy, bo pewnie zauważyliście, że co ona ma na tych włosach? Śpię sobie w takiej fryzurce całą noc, a włosy zawinięte są na pasek od szlafroka. Ostatnio często to robię, bo loki wychodzą cudne. No sami zobaczcie. Czas się ubrać. W grudniu praktycznie codziennie ubieram świąteczny sweter, aby poczuć ten klimacik jak najbardziej i zauważyłam, że częściej się też maluję. Stawiam w tym czasie na błysk na oku, na policzkach i oczywiście na czerwone usta. Szminka w tym kolorze w grudniu jest praktycznie przeze mnie codziennie używana. I tak się prezentuje finalny look, który jest mi niezbędny do tworzenia kontentu na wszystkie moje social media, czyli robię zdjęcia, nagrywam reelsy, TikToki, trochę tego już u mnie jest, więc zachęcam do odwiedzenia mojego Instagrama oraz TikToka. No i też czeka mnie praca przy komputerku później, albo wychodzę z domu poszukać prezentów dla bliskich, poczuć tą świąteczną atmosferę, która wisi w powietrzu. Tak wygląda moja rutyna. Dajcie znać, jak Wam się film podobał i do zobaczenia niedługo w kolejnym. Pa, pa!